Kawa jest, można grać. No dobrze, co my tu mamy? Pociąg z drewnem można sobie darować. Tu się miasto pięknie rozwija. Trzeba będzie rozwiększyć trasy, rozbudować to. 9 tysięcy mieszkańców. To jest pewnie przepełnione wszystko. Oj tak, mocno przepełnione. No to zrobimy tu z tym porządek, ale najpierw podepniemy tu i zrobimy porządek z tymi torami. Tu chcemy dwa tory i chcemy jako Krynica Większa Woods. Będzie przebudowywana stacja. Na chwilę tu musimy popodpinać te tory w inny sposób, tak żeby te pociągi mogły sobie tu cokolwiek jeździć i cokolwiek korzystać. Ten już nie będzie potrzebować tego. Ups. Nie o to mi chodziło. Proszę zawracać. A ty zostaniesz wysłany z tego poziomu na chwilę. A za chwilę tu przebudujemy całe skrzyżowanie. Tej fabryki chyba nie będę podpinać, przynajmniej na razie. Tu jest stalownia w ten sposób. Tu będzie fabryka. Jak te rozjazdy tu ogarnąć? Ciasno. Troszkę ciasno. Tu by trzeba dać jakieś miejsce na rozjazdy przynajmniej. W stalowni jest tylko rozładunek, to nie będzie taki wielki problem tu. Dobrze. Na pewno to będzie odsunięte. Jak daleko to odsunąć? Może tyle wystarczy. Chociaż nie, tu wcześniej musi być. Ta rzeka idzie w kosmos, nie będzie potrzebna. Semafory idą w kosmos. Przeszkadzające, czyli te. I tu będzie rozjazd. A, tu jeszcze semafor jest. Tu będzie rozjazd. I tu będzie pełnoprawny rozjazd w tę stronę. I tu sobie zrobimy rozjazd w tym miejscu. I żeby tu na spokojnie miastu też specjalnie nie przeszkadzać, to pociągniemy go sobie tu kawałek w bok. To totalna przebudowa, totalna degręgolka. Tu właściwie można by tu nawet się gdzieś podpiąć z tym. To możemy usunąć, bo jest już połączenie bezpośrednie. Nie ma jeszcze tu. Tu
to możemy zrobić rozjazd na 4. Nie będzie potrzebny rozjazd na 4, tu wystarczy rozjazd na 3 też. I tu. Będzie troszeczkę naokoło ten pociąg przez chwilę jeździł. Ale to mi też specjalnie nie przeszkadza. Zjeżdżaj. Proszę bardzo. I teraz zabezpieczmy te skrzyżowania wszystkie. Skrzyżowania zabezpieczone, dobrze. A tu się zmieszczę akurat z tą magistralą też na wprost. Miasto będzie zachwycone, zwłaszcza jak tu zacznę im remonty, bo chciałbym tu zmieścić ten tor drugi. Jak go tu zbuduję, to będą zachwyceni, bo im tu kupę drzew powywalałem. No ale tak powinno być. Nie mówię, że musi, ale powinno. Depot przesuniemy. Depot będzie tu. I to wszystko do wywałki. I tu zbudujemy jeszcze jeden peron. Yes! Flatland, proszę bardzo. Teraz masz Flatland. Superowo. I zabezpieczyć to skrzyżowanie. Do końca. Bombastycznie. Do końca. Do końca. Do końca. Do końca. Bardzo daleko do końca. To jest obudowane. Ten się tu ładuje. Ten sobie tu może jeździć. Ten sobie jeździ tu, na spokojnie. Jeszcze mu dobudujemy drugi peron. I tak samo zrobimy tu magistralę na spokojnie. Tylko podniesiemy tu trochę ziemię. To, że jest nierówny teren, mi specjalnie nie przeszkadza. Proszę bardzo, panie pociąg. Depot mi będzie przeszkadzać. Ale na depot są sposoby. Proszę bardzo, depot stoi we właściwym miejscu i rozjazd jest we właściwym miejscu i semafory są we właściwym miejscu. A, jeszcze tu semafor. I kolejna trasa dobudowana. To teraz możemy zmodyfikować trasy tych pociągów. Ten pociąg zamiast do Krynica Większa Woods ma jechać do Chojnice Heights. Tu ma jechać. A ten usuwamy.
i ten pociąg już będzie jechać daleko. Z tym pociągiem zrobię dokładnie to samo. Czyli masz, panie kolego, jechać tu do stalowni, a nie tam. I tu już jesteś też z głowy. A ten pociąg ma robić dokładnie odwrotnie. Czyli masz jechać też tu dalej, a nie tu bliżej. I teraz trzeba będzie monitorować tę stację. Jako że jedzie dalej, to będzie kwestia taka, że mogą kopalnie wypełnić stację. A jak wypełnią stację, to ten pociąg będzie musiał poczekać. No zobaczymy. Pociąg 9 jest tu. Jaką to ma pojemność? 90. To trzeba będzie mu zwiększyć ilość wagonów z tego, co już widzę. I tu chyba też będzie pociąg, który będzie musiał mieć więcej wagonów. Wrócimy do tego za chwilę. Tu magistrale pobudowane, poprzebudowywane. To zobaczmy, jak się mają nasze autobusy. Tu już są pierwsze przestarzałe autobusy. Przestarzałe autobusy mają czerwony symbol i będą podlegać wymianie. Wszyscy są na czerwono. Na żółto właściwie. Dobrze. To mi też nie przeszkadza. Ładne dochody. Więc możemy się zainteresować samymi stacjami. Co my tu mamy? W Bydgoszczy jest kupa pasażerów na peronach. A właściwie na jednym. Prosimy drogę. O, proszę bardzo, nowy autobus jest. Od razu wykorzystamy to. Manage list. Replace. Regalbus. I co? Autobus jest dychę droższy, ale jest znacznie szybszy i zabiera więcej pasażerów i częściej się psuje. Dylemat. No to go ja chyba nie chcę wymieniać, skoro się tak często psuje. Dołóżmy tu przystanki jakieś w Bydgoszczy może. Zrobimy tu dwa przystanki. To się może miasto rozwinie troszkę. I teraz proszę, autobus, który jeździ, tu jest cały jeden, tak? Proszę jeszcze złapać te dwa przystanki i dopiero zacząć jeździć i depot jakiś. Klonujemy cię. Zjedź na jakąś prostą, żeby można było cię na spokojnie sklonować ze dwa razy. I jeździcie sobie. W Krynicy jest jako tako. Tu się robi gęsto. To tu trzeba będzie poszaleć troszeczkę. Potrzebuję autobus, który jeździ tędy, którykolwiek, bo będę go klonować. Ale to za chwilę. Najpierw tu zbudujemy kilka przystanków dodatkowych. Co by tu można? Tu jest jakiś jeden. Tu jest jakiś drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty. Dobrze. To teraz jakiś autobus, który tędy jeździ. Dodamy mu tu jeszcze te wszystkie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Dobrze. Depot,
ktokolwiek widział, ktokolwiek wie, tu jest depot. Ozimek. Też trochę pasażerów jest tu w Ozimku. To też możemy dodać w Ozimku coś. Krynica. Dobrze, niech sobie będzie Krynica w takim razie. Jako, że masz niedaleko. A jeszcze połączymy tę trasę, żebyś był w stanie przejechać. Proszę bardzo, tu będziesz mógł teraz jeździć tędy, panie autobus. Ozimek Krynica, tak? Dobrze. Tu se jeździcie, T2. I to są zwykłe autobusy. To jest międzymiastówka. Jeden niedobitek. Może niech se jeździ. Tu jest ten niedobitek zwykły. Dobrze. Troszeczkę więcej autobusów niech sobie tu fruwa. One się rozładują na trasie za chwilę. I nie będzie z nimi większych problemów. One w miarę ładowania będą się rozjeżdżać po mieście. W miarę uszkodzeń, które będą powstawać w tych autobusach, będą się rozjeżdżać. Więc to, że one jadą w kupie, to absolutnie nie przeszkadza. Zresztą ta gra nie jest aż tak realistyczna, żeby to miało jakikolwiek większy wpływ tak naprawdę. Zielony Wołomin. Tu też jest dużo w Wołominie chętnych na przystanki. Ale tu też można ci dołożyć, panie. I sobie jeździcie. A Krynica? Tutaj któraś? W Krynicy jest spokój. To tutaj tylko jest Zielony Wołomin i Bydgoszcz, które mają tak przeładowane ilości pasażerów, tak? No dobrze. Sobie jeżdżą. Wyłączmy pasażerów. Ja chcę odwrotnie. Węgiel. Tu pociąg nie nadąża. To go skierujemy do depotu, skoro nie nadąża. On tu 90 bierze też, tak? Jeśli dobrze pamiętam, tak. To ty też jedź. Dopakujemy ci więcej wagonów. Będziesz mógł, panie pociąg. Aj, zamknęłem nie to, co trzeba. Będziesz mógł, panie pociąg, śmielej szaleć. Kolhopper. Goods nigdzie, grain. Tu jest sporo zboża. Ile dokładnie? Sporo to nie jest aż tak dużo. Tu nie ma z tym problemu. Iron ore. Ozimek Woods. Tu zdecydowanie ten pociąg jeden to jest za mało. Dużo czeka, on sobie jeździ. I to jest pociąg, który już jest full, więc tego sobie sklonujemy. I będą na tej trasie dwa jeździć. Dlatego są podwójne stacje budowane. I dlatego z podwójnych stacji warto korzystać.
I teraz te dwa pociągi tu będą szaleć na spokojnie. Livestock. I tu jest duży livestock też. Nie, to nie są duże ilości. Oleju nie mam nigdzie, stali nie mam. Drewno jest wywożone wszystkie. No i to są te pasażerskie jeszcze, które być może warto ogarnąć przy pomocy pociągów. Skoro autobusy się nie wyrabiają. To jak widzicie, te autobusy już dosyć się rozjechały po mieście. Co z tymi bankami jest? W Krynicy jest bank, w Zakopcu jest bank i w Suszu jest bank. No ale dobra, tu magistrala rośnie też. Tu się robi gęsto, tam się robi gęsto. A ten dlaczego tu skręcił? A, już wiem. Zabrakło tu toru jednego przy budowie. Teraz będzie lepiej, zdecydowanie. Teraz można tu zrobić jeszcze jeden myk dodatkowy. Mianowicie z tego jeszcze nie grali. Weźmy tory kolejowe. Dobudujemy tu jeszcze jeden peron. Zachowując pełne połączenia wjazdowe i wyjazdowe. Ten jest niepotrzebny. Stąd skręci OK, stąd wyjedzie OK. Semafor. Dobrze. I podobny numer będzie potrzebny tu. Dołożymy jeszcze jeden peron. Tylko podniesiemy teren. Tu. I dokładnie tak samo. Na wprost do depotu. Wyjazdówka. I PBS. I tu zbudujemy dwa pociągi. Przy tych stalowniach. Pierwszy pociąg będzie jeździć stąd tu ze stalą. A drugi pociąg będzie jeździć ze stalą z tej stalowni. Do tej fabryki. Zobaczymy, czy to się źle nie skończy. Wszystkie autobusy, profity, nieprofity, pociągi eksplodują. Psują się na trasach. Tu stalownia będzie produkować. Nie chcę na razie więcej tej stali stąd wywozić. Ale chyba będę musiał więcej stali z tej stalowni wywozić. Ta stalownia prawdopodobnie tyle nie da rady wyprodukować. Bo do niej jeździ rzadko pociąg. Więc ten pociąg będzie tu czekać znacznie dłużej, ale tu jeździ sporo tej stali. A zobaczymy, jak to będzie funkcjonować. O, super. Proszę Państwa, lokomotywa elektryczna. Pierwsza, zobaczmy. Nie zobaczymy jej. No ale lokomotywa elektryczna, ale tory nie mają trakcji elektrycznej, to jak to zrobić? No to tu robimy tak, że jak przytrzymamy, to pojawia się nowy rodzaj torów.
Już teraz nie opłaca się budować zwykłych torów. Wszystkie tory trzeba będzie przerobić na te tory, które są z trakcją elektryczną. Wszystkie stacje, wszystkie depoty. No, zobaczmy. Klikam depot. No, ale muszę go albo nowego zbudować, albo nie będzie to działać, tak? Mogę tu kliknąć ten ostatni przycisk. Convert. I wtedy go zamieniam. I teraz. Mam tu depot stary. Numer 4. Dam go po prawej, tam gdzie jest jego miejsce. I depot numer 3 po lewej. Tu wygląda identycznie. Funkcjonalność mają identyczną. Nowe pojazdy w depocie prawym są takie. Nowe pojazdy w depocie lewym na pierwszy rzut oka są takie same. No to o co chodzi? Przewiniemy to w dół nieco. Pierwszy passenger car tu podświetliwy. I tu przewiniemy. Jest w depocie elektrycznym nowa lokomotywa. Elektryczna. Tylko, że żeby funkcjonowało to wszystko prawidłowo, no to ta lokomotywa elektryczna musi być w depocie elektrycznym. Także wszystkie elektrowozy na trasach mogą korzystać z prądu i wszystkie parowozy mogą korzystać z tych samych trakcji, co jest dla elektrowozów. Ale w drugą stronę to nie działa. Elektrowozy muszą mieć tory dla siebie dedykowane. No i tu się będzie jak najbardziej opłacać, jeśli... 64. Szału nie ma. No ale już 160 na godzinę taki pociąg jedzie. Niemniej czas najwyższy będzie zacząć wymieniać wszystkie tory na trakcję elektryczną. No cóż, no to w takim razie, skoro w ten sposób to podejdziemy do tego, to może... To zrobimy w nowym odcinku, a teraz zrobię sobie jeszcze krótką przerwę teraz. Już jest prawie pół godziny odcinek, może być krótszy, ale nowy etap się pojawia. Do zobaczenia po przerwie.